wszystkich zgromadzonych i słuchających tego przekazu bardzo serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Z łaski Bożej po raz kolejny możemy być zgromadzeni na tym zgromadzeniu, na tym nabożeństwie i chcemy wykorzystać, by wspólnie wielbić naszego Pana w modlitwach, w pieśniach i słuchając Jego słowa. Za chwilę usłyszymy psalm, zaśpiewamy kilka pieśni i będziemy słuchać Słowa Bożego, które przekaże prezbiter brat Henryk Karzełek. Drodzy, w jednym z psalmów Dawid, mąż Boży, powiedział takie słowa. Uradowałem się, gdy mi powiedziano, do domu Pana pójdziemy. Dom Pana to szczególne miejsce. Dawid wyraził zachwyt, wyraził radość, że nadszedł czas, by iść do przybytku Pana. To nie był uciążliwy obowiązek ani przykry zwyczaj. W tym szczególnym miejscu chwalono Pana, zanoszono błogosławieństwo do Boga. Kiedy idziesz do domu modlitwy, kiedy idziesz w miejsce, gdzie odbywają się nabożeństwa, kiedy masz społeczność z innymi wierzącymi, tworząc wspólnotę, kościół, czy jesteś uradowany? Czy jesteś szczęśliwy? Czy też jednak stwierdzisz, to kolejny przykry obowiązek? Drodzy, bądźmy jak Dawid. Naśladujmy to, co dobre i cieszmy się, że Pan Bóg darował nam jeszcze jeden dzień z Jego łaski i wspólnie możemy wielbić Pana. Pozwólcie, że wzniosę modlitwę. Pochylmy nasze głowy. Święty, drogi Panie, my Tobie dziękujemy za kolejny dzień Twojej łaski. Dziękujemy za błogosławieństwa, jakimi nas na co dzień obdarzasz. Dziękujemy za dobroć i łaskę Twoją, za Twoją wierność. Racz nas, Panie, błogosławić. Daj, aby Twoje słowo mogło dotykać naszych serc, abyśmy każdy jeden dzień mogli wykorzystywać, chwaląc Ciebie, błogosławiąc, dziękując Tobie za wszystko, co nam dajesz. Panie, błogosław i tej dzisiejszej społeczności, i pieśni, i Twoje słowo. Niech imię Twoje będzie błogosławione z naszych serc. Amen. Psalm 103, Dawidowy. Błogosław, duszo moja, Panu, i wszystko, co we mnie, imieniu Jego świętemu. Błogosław, duszo moja, Panu, i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy Twoje, leczy wszystkie choroby Twoje, On ratuje od zguby życie Twoje, On wieńczy Cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie Twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość Twoja. Pan wymierza sprawiedliwość i przywraca prawo wszystkim uciśnionym. Objawił Mojżeszowi drogi swoje, synom Izraela dzieła swoje. Miłosierny i łaskawy jest Pan, cierpliwy i pełen dobroci. Nie prawuje się ustawicznie, nie gniewa się na wieki. Nie postępuje z nami według grzechów naszych, ani nie odpłaca nam według win naszych. Lecz jak wysoko jest niebo nad ziemią, tak wielka jest dobroć Jego dla tych, którzy się Go boją. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Jak lituje się ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się Go boją. Bo On wie, jakim tworem jesteśmy. Pamięta, żeśmy prochem. Dni człowieka są jak trawa, tak kwitnie jak kwiat polny. Gdy wiatr nań powieje, już go nie ma. I już go nie ujrzy miejsce jego. Lecz łaska Pana od wieków na wieki dla tych, którzy się go boją. A sprawiedliwość jego dla synów ich synów, dla tych, którzy strzegą przymierza jego i pamiętają o wypełnianiu przykazań jego. Pan na niebiosach utwierdził swój tron, a królestwo Jego panuje nad wszystkim. Błogosławcie Panu, aniołowie Jego, potężni siłą, wykonujący słowo Jego, aby słuchano głosu słowa Jego. Błogosławcie Panu, wszystkie zastępy Jego, słudzy Jego, pełniący wolę Jego. Błogosławcie Panu, wszystkie dzieła Jego, na wszystkich miejscach panowania Jego. Błogosław, duszo moja, Panu. Thank you.
Yeah.
Umiłowani w Panu Jezusie Chrystusie, jest to nasze kolejne spotkanie w imieniu naszego Pana. I choć w kaplicy nie ma nas za wielu, to jednak w ten sposób mamy możliwość łączenia się w jedności i uwielbiania Boga. Chciałbym odczytać Słowo Boże jako podstawę rozważania. Słowo Boże zapisane jest w Ewangelii według świętego Łukasza, rozdział 19, i odczytamy pierwszych 10 wierszy. Wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie, przyjął go z radością, a widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim coś wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Było to Słowo Boże. Kiedy modliłem się, moja uwaga została nakierowana na ten fragment i chciałbym w oparciu o odczytane słowo wspólnie z wami zastanowić się. Zadałem sobie pytanie, a też chcę go zadać nam wszystkim, czy kiedyś zastanawialiśmy się nad tym, jak wiele spotkań mieliśmy i mamy w swoim życiu. Spotkania te mają bardzo różny wydźwięk i są przypadkowe, tak jak w autobusie, na ulicy i w różnych innych miejscach. A więc powiedzmy, są to spotkania przypadkowe. Są to spotkania jednorazowe, ale też są spotkania wielokrotne. Są spotkania zaplanowane, które przygotowujemy, które oczekujemy, ażeby do takiego spotkania mogło dojść. Są to spotkania, które czasami zapominamy, po prostu przechodzimy do porządku dziennego, ale są to spotkania również tak istotne, głębokie, że pozostawiają po sobie ślad niejednokrotnie nawet na całe życie. Można się spotykać często, ale tak naprawdę nie spotkać się ani razu. I tak wypowiedział właśnie Ilja Edenburg o swoich spotkaniach z Władimirem Majakowskim. Mówi: spotykaliśmy się często, ale nie spotkaliśmy się ani jeden raz. Można żyć w tym samym domu, pod tym samym dachem, a jednak nie mieć tego wewnętrznego spotkania, tej jedności, nie rozumieć się. Tutaj czytaliśmy w fragmencie Ewangelii według świętego Łukasza bardzo istotne spotkanie. Spotkanie wyjątkowe. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, spotyka się
Zacheuszem. Przyszedł, ażeby zbawić człowieka, tak jak też to czytamy, że słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. A więc Pan Jezus Chrystus przyszedł, a też stał się drogą zbawienia. W Ewangelii według świętego Jana w rozdziale 1, w wierszu 29 jest zapisane: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. A więc Pan Jezus Chrystus jest tym, który grzechy świata gładzi. I On przyszedł do Jerycha. Jerycho nie miało najlepszej sławy i też Zacheusz w tym mieście się znajdował i właśnie słyszał o tym, że Pan Jezus Chrystus przychodzi i że właśnie ma tędy przejść. Akurat chciał również spotkać się z Jezusem Chrystusem. Czy mamy jakąś wspólną więź z Zacheuszem? Otóż tak, oczywiście mamy, ponieważ mamy ten wspólny mianownik jako rodzaj ludzki, że wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. Ale są zbawieni za darmo, z łaski, i to nie z nas, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. A więc mamy ten wspólny mianownik jako rodzaj ludzki, że jesteśmy ludźmi grzesznymi. Gdy tak zastanowimy się, to być może, że Zacheusz jako młody chłopak, dziecko, pielgrzymował do Jerozolimy wspólnie z innymi bliskimi, ażeby wziąć udział w świętach, ażeby mieć społeczność. Być może planował swoją przyszłość zupełnie inaczej, ale to wszystko zostało zmienione. I otóż Zacheusz został w końcu celnikiem, tym samym mógł pracować, wzbogacać się. Jest tutaj zapisane w pierwszym wierszu, że stał się człowiekiem bogatym. Ale nie zawsze bogactwo i pieniądz idzie w parze z pokojem wewnętrznym, z naszym takim dobrym samopoczuciem. Choć w oczach ludzi może to być wielkie uznanie i ludziom zależy na tym, niejednokrotnie tym się szczycą, chlubią, ale jeżeli chodzi o Zacheusza, to był człowiekiem, który był zaniepokojony, gdy usłyszał, że tamtędy ma przychodzić Jezus, ten coraz bardziej uznany i znany prorok, że on dokonuje cudów, że on jest tym, który leczy chorych. Chciał go zobaczyć. Gdy tak myślę nad tym, to nie jestem pewny, że spodziewał się, iż Pan Jezus Chrystus na niego popatrzy i go w jakiś sposób zauważy, coś do niego powie, czy zwróci uwagę na niego. A więc jest napisane w wierszu 3, że pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. I to jest jedna z przeszkód, które wtedy były, ale też i dzisiaj. Tłum często nas w taki czy inny sposób oddziela od tego, żebyśmy nie mogli w spokoju spotkać się z Jezusem. Znalazł rozwiązanie. I znowu umiłowanie, kiedy się zastanawiałem nad tym i wchodziłem w tą głębię tego spotkania, to zadałem sobie pytanie, gdybym ja musiał i gdybym był na tym miejscu, czy pobiegłbym
do przodu, ażeby wejść na drzewo sykomory, aby ujrzeć Jezusa, który miał tamtędy przychodzić. Wewnętrzna moja odpowiedź jest, że miał wyjątkowe pragnienie, wyjątkową potrzebę zobaczenia Jezusa. Czy on miał nadzieję, że Pan Jezus Chrystus go zauważy? Że coś wniesie w jego życie? Przypuszczam, że nie. Tak też bywa i dzisiaj. I ty może słuchasz tego słowa, czy jesteś obecny, słuchasz go, również nie jesteś przekonany do końca, że to spotkanie, czy też zobaczenie Jezusa może wnieść coś w twoje życie. Ale kiedy Pan Jezus Chrystus przyszedł na to miejsce, tak to sobie wyobrażam, spojrzał na drzewo sykomory i mówi: Zacheuszu, zejdź, gdyż dziś muszę stanąć gospodą w twoim domu. Dzisiaj chcę być u ciebie w domu. I tu w Słowie Bożym zapisane, że Zacheusz śpiesznie zszedł z drzewa i przyjął go z radością. To wyrażenie, przyjął go z radością, potwierdza, że miał ogromne pragnienie widzieć Jezusa, spotkać się z Jezusem. I podkreślę, każde spotkanie z Jezusem w naszym życiu pozostawia ślad. Te spotkania, o których mówiłem na wstępie, niektóre nie pozostawiają śladu, niektóre są niewiele znaczące, inne są może więcej znaczące, czy bardzo znaczące. Ktoś spotka się i takie spotkanie doprowadza do narkomanii, do alkoholizmu, do innych uzależnień, ale też są takie, które wnoszą błogosławieństwo. Natomiast spotkanie z Jezusem zawsze wnosi i podejmujemy decyzję. Tak też stało się w moim życiu, kiedy to byłem młodym chłopcem, kiedy to właśnie słuchałem Słowa Bożego na nabożeństwie i wtedy to podjąłem decyzję, że chcę pójść za Jezusem Chrystusem, który wysłuchał modlitwy i wybaczył moje grzechy. A więc z kolei obserwatorzy mogą reagować bardzo różnie. Niektórzy mogą być z czegoś zadowoleni, ale w tym przypadku ci, którzy uważali się za nauczonych w piśmie, faryzeuszów, czy też pobożnych ludzi, szemrali, jakże to może on iść do domu tegoż celnika i zasiąść w tym domu, przecież to jest grzeszny człowiek. On był na usługach Imperium Rzymskiego, zbierał cło, a więc nauczeni w piśmie i faryzeusze często nawet odwracali się od celnika, którego nie uznawali, uważali za grzesznika, ażeby nie mieć z nim żadnej społeczności. Podobnie było, gdy czytamy, Pan Jezus Chrystus jest u innego człowieka znanego i kiedy przyszła niewiasta, grzesznica, usiadła, płakała i też Pan Jezus Chrystus nie odwrócił się od niej, bo przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić, co było zginęło. A więc ten człowiek powiedział, gdyby to był prorok, to wiedziałby, kim jest ta niewiasta, jak jest wielkim grzesznikiem. I podobnie właśnie i w tym przypadku do grzesznika poszedł i tam zasiadł w domu, ale nie poszedł tam Pan Jezus Chrystus po to, aby mieć tylko społeczność i ucztować na tej płaszczyźnie jakiejś grzeszności, ale poszedł, bo jest napisane, przyszedł Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić, co było zginęło. I właśnie Pan Jezus Chrystus przyszedł,
aby odmienić los Zacheusza i jego domu, a też ażeby pobłogosławić. Otóż Zacheusz stanął w pewnym momencie i rzekł do Pana w swoim domu, wtedy, kiedy Pan Jezus Chrystus z nim rozmawia: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Pierwszy list Jana, pierwszy rozdział, wiersz 19, tam jest bardzo znaczące słowo zapisane, że każdy musi wyznać. Bez wyznania grzechów nie ma odpuszczenia. I tu właśnie dochodzimy do tego momentu takiego przełomowego, w którym to Zacheusz staje się innym i mówi: Panie, pieniądze, to wszystko miało dla mnie znaczenie, ale w tej chwili spotkanie z Tobą, ja dodaję, księciem pokoju, ten pokój jest wlany w moje serce. Te materialne rzeczy tracą wartość i dlatego połowę majątku daję ubogim. A jeżeli kogoś w czym podszedłem, to oddaję w czwórnasób. Jakże to jest też pouczające dla nas, słuchających tego, abyśmy pamiętali, że życie to nie tylko doczesność. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian, 15 rozdział, wiersz 19, mówi: jeżeli tylko w tym życiu, czy też powiem, jeżeli by tylko to życie miało dla nas wartość, to jesteśmy pożałowania godni. Sam Boży sługa, apostoł Paweł, mówi, że wolałby rozstać się z tym życiem i być z Panem, bo to daleko lepiej. I właśnie ta przemiana, to wyznanie świadczy o przeżyciu, jakie przeżył Zacheusz. Może jeszcze ktoś sobie zadaje pytanie: no ale skąd Pan Jezus Chrystus przy tym spotkaniu mówi Zacheuszu? Skąd znał jego imię? Nie wiem, trudno mi jest odpowiedzieć, ale na co mogę w sposób pewny odpowiedzieć, to, że Pan Jezus Chrystus jako Syn Boży, jako Zbawiciel zna nasze imienia, zna Twoje i moje imię. I któregoś dnia, o którym wspomniałem, kiedy zostałem zbawiony, to Pan Jezus Chrystus powiedział: Henryku. A więc też możesz wstawić swoje imię. I co więcej, Pan Jezus jest pośród nas i dzisiaj zaprasza, tak jak to w Ewangelii Mateusza: pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani, obciążeni, a ja wam dam odpocznienie i uwolnienie od tego, co nam przeszkadza. Jako potwierdzenie w tym następnym wierszu to Pan Jezus Chrystus rzekł do niego, do Zacheusza: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ on jest synem Abrahamowym. Był z pochodzenia Żydem, Izraelitą, ale od tego momentu, ponieważ tak czytamy na przykład w liście do Rzymian, czy też w innych miejscach, jest wyraźnie powiedziane, że Abraham jest ojcem wszystkich wierzących. I właśnie Pan Jezus Chrystus mówi: dziś stało się zbawienie dla domu tego, dla Zacheusza, jego rodziny. I on jest synem Abrahamowym, a więc powiedziałbym w tym momencie, był z urodzenia, z pochodzenia, ale poprzez wiarę stał się synem Abrahama, ojca wszystkich wierzących, a tym samym też
Synem Bożym, odrodzonym człowiekiem. A więc gdy patrzymy na ten wspaniały fragment przemiany w życiu Zacheusza, tak jak w 10 wierszu, przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić, co zginęło. A więc Pan Jezus Chrystus przyszedł, aby szukać i zbawić, co było, zginęło. I chwała naszemu Panu, chwała Bogu, że On przyszedł po to, ażeby szukać, żeby zbawić to, co było, zginęło, aby uwolnić nas od obciążeń. Wiecie, drodzy słuchacze, że tak jak i w tamtych czasach, tak i dzisiaj ludzie spotykali się z Jezusem, przychodzili i byli blisko Pana Jezusa Chrystusa, zachowując swoją wyobraźnię, często uważając się za kogoś wielkiego, i tak naprawdę to spotkanie nie wnosiło w ich życie nic wielkiego, czy też nie następowała jakaś zmiana. I tak może być i z nami. Możemy być, zajmować miejsce w Kościele, słuchać o Bogu, słuchać o Panu Jezusie Chrystusie, nawet słuchać tej historii, a tak naprawdę odejść do swojego domu właściwie niezmieniony, bo potrzebne jest to pragnienie. Pan widzi nasze serce, Pan widzi wołanie naszej duszy i ten, który przyszedł, ażeby zbawić, co zginęło, chce również i nas pobłogosławić, abyśmy mogli odejść z tego miejsca, czy też słuchając tego słowa, wznieść modlitwę, wyznać swoje grzechy, a Pan Jezus Chrystus obdarzy tym, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otóż, drodzy bracia, drogie siostry, niech rzeczywiście imię naszego Pana będzie uwielbione. I chciałbym podsumować to. Pan Jezus Chrystus przyszedł do Jerycha. Być może, że tam był już po raz ostatni. A więc przechodził przez to miasto i również w tym samym mieście inny człowiek, który był niewidomy, skorzystał z tego, że Pan Jezus Chrystus był, wołając, i Pan Jezus Chrystus ten głos usłyszał, zaprosił i go uzdrowił. A Zacheusz właśnie zaprasza Jezusa do swojego domu, i nie tylko do swojego domu, ale również do swojego serca. I dałby Bóg łaski, abyśmy również mogli zaprosić Pana Jezusa Chrystusa do naszych serc, a co więcej, żebyśmy nie zapomnieli, Pan Jezus Chrystus mówi, jeśli jesteśmy spracowani, obciążeni, to mamy wezwać Jego imienia. Przyszedł Syn Człowieczy, ażeby szukać i zbawić, co było, zginęło. Pójdźcie do mnie, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. I to słowo jest prawdziwe. Droga powrotu przed oblicze Boże i też działanie Ducha Świętego, bez którego nikt nie może nawet ujrzeć Królestwa Bożego, tą drogą i prawdą jest Jezus Chrystus. I dlatego podkreślam tą prawdę, abyśmy mogli w modlitwach do Boga zawołać. Zechciejmy może skłonić swoje głowy. Ja wzniosę modlitwę, aby Pan Bóg nas pobłogosławił. Drogi nasz Wszechmogący Panie i Boże, przychodzę przed Twoje oblicze, wzywając Twego imienia Jezus. Drogi nasz Zbawicielu, Ty sam powiedziałeś, jeżeli mamy potrzebę, to mamy wezwać Twego imienia. Ty uczynisz, aby był uwielbiony Ojciec Niebiański.
tak wyraźnie i w tym dzisiejszym słowie nam powiedziałeś, że przyszedłeś, aby szukać i zbawić, co było zginęło. Dziękuję, że zbawiłeś i mnie w swoim czasie i przez te wszystkie lata tej wędrówki ziemskiej mogłem doświadczać, jak wysłuchujesz, Panie, bo jesteśmy sami w sobie słabi, potrzebujemy Twojego wzmocnienia. Niejednokrotnie potrzebujemy prosić Cię o oczyszczenie i też dziękujemy, że Ty wysłuchujesz naszych modlitw i błogosławisz. Chcę prosić również o nas wszystkich zgromadzonych, a też słuchających tego słowa, aby mieli odwagę do Ciebie zawołać. Panie, aby mogli wyznać swój grzech, a Ty, abyś mógł odpuścić i zmienić ich i serca, i duszę, wlać pewność i radość zbawienia, której człowiek dać nie może, ale też i nie może zabrać. Niech Twoje imię, nasz wielki i święty Boże, będzie uwielbione. Amen.